Szczepan Knap, na co dzień pracownik Legnickiej Huty Miedzi, z zamiłowania reporter, pracujący obecnie w muzycznym radio, zdobył miano najlepszego dziennikarza sportowego w regionie Zagłębia Miedziowego. Nagrodę Sport Press 2013 wręczono mu podczas gali sportowców w hotelu Kubus w Legnicy. Dla mnie wyróżnieniem dużym była obecność na finale Pucharu Polski w Warszawie, gdzie Miedź z Górnikiem Zabrze wygrała. Dla mnie wyróżnieniem było oglądanie piłkarzy Zagłębia Lubin w piętrusie jeżdżących po Lubinie po zdobyciu mistrzostwa. Dla mnie było wspaniałym momentem, wyróżnieniem być na meczach i oglądać piłkarki i piłkarzy ręcznych Zagłębia Lubin. No to są momenty wspaniałe, o których się nie zapomina. Praca w mediach jest dla Szczepana hobby, ale jak mówi, gdyby nie huta, nie byłoby dziennikarstwa. To w hucie zaczęła się jego pasja, którą pielęgnuje już prawie 30 lat. Zanim powstało Radio Legnica, to był 91 rok, to wcześniej istniało radio prowadzone przeze mnie w hucie. Nazywało się to Radio Węzeł, ale Radio Węzeł szybko przerobił się dzięki osobowościom, dzięki wizytom gości w radio. Fakt, że ograniczone kablem, głośnikami na poszczególnych wydziałach huty, ale jednak tam byli goście, tam były goście m.in. Stanisław Obertaniec, dyrektor od wielu lat Radia Legnickiego, zanim założył swoje radio. Na co dzień Szczepan Knap prowadzi m.in. zakładowy radiowęzeł, za pośrednictwem którego przekazuje załodze istotne informacje dotyczące zakładu. Dzisiaj ważny komunikat związany z wyjazdem dzieci na zimowisko do Słowacji. Wyjazd już niedługo, 15 lutego, z parkingu przy hucie. Wyjazd o godzinie 9. Zbiórka uczestników na kwadrans przed planowanym wyjazdem. Knap pisze też o hucie do Miedziaka, gazety pracowników KGHM, robi zdjęcia z ważnych wydarzeń, przygotowuje i rozpowszechnia informacje na temat huty zarówno na terenie zakładu, jak i dla innych mediów. Jednym słowem, dba o dobry wizerunek polskiej miedzi, a w szczególności oddziału Huta Miedzi Legnica.